nie jest tak traktowana jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik. Nie jest też ważne ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jak mocno ta osoba pomaga w prowadzeniu działalności. W przypadku innych członków rodziny niż małżonek, to sporów nie ma. Dzień dobry Państwu, witam. Chciałem przedstawić krótko informację o umowach o pracę zawartych z członkami rodziny. Jakie problemy z tym związane można napotkać w branży w sytuacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych? W tych sytuacjach należy pamiętać o definicji pracownika do celów ubezpieczeń społecznych. Różni się nieco od definicji wynikającej z kodeksu pracy. Należy sięgnąć do artykułu 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie w ustępie 1, 2 i 2a jest zawarta definicja pracownika. W ustępie 1 definicja jest dokładnie taka sama jak w kodeksie pracy. Natomiast już w ustępie 2 mamy różnicę między tymi dwoma definicjami z kodeksu pracy i z ubezpieczeń społecznych. Do celów ubezpieczeń społecznych członek rodziny o określonym stopniu pokrewieństwa, który jest wymieniony w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, pomimo tego, że ma zawartą umowę o pracę i ta umowa o pracę jest zawarta w sposób prawidłowy, skuteczny, do celów ubezpieczeń społecznych, jeśli spełnia warunki do bycia osobą współpracującą, to właśnie jest tak traktowana jako osoba współpracująca, a nie jako pracownik. A to przekłada się na dalsze różnice. Inaczej ustala się podstawę wymiaru składek dla takiej osoby, inaczej w związku z tym przyznaje się prawo do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. To są różnice między jednym a drugim tytułem do ubezpieczeń. Nie jest pracownikiem, jest osobą współpracującą. Z praktyki te zagadnienie bywa sporem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Spór nie dotyczy sprawy pokrewieństwa, bo to jest jednoznaczna sytuacja. Najczęściej te spory dotyczą albo pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, bo to jest jeden z warunków bycia osobą współpracującą, albo stopnia zaangażowania we współpracy, czyli w jaki sposób ta osoba, jak mocno ta osoba pomaga w prowadzeniu działalności, czy jest spełniony warunek współpracy przy tej działalności. Jeśli chodzi o aspekt prowadzenia czy pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym, to w przypadku innych członków rodziny niż małżonek, to sporów nie ma. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opiera się na oświadczeniu, jakie jest złożone w tym zakresie. Natomiast w przypadku małżonków Zakład Ubezpieczeń opiera się na definicji wynikającej chociażby z kodeksu rodzinnego dotyczącego rodziny i uznaje, że w każdej sytuacji małżonek prowadzi wspólne, pozostają ze sobą we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie są ważne adresy zameldowania, adresy zamieszkania, adresy pobytu. Nie jest też ważne ustanowienie rozdzielności majątkowej. Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym nie ma to znaczenia. I takie stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest w większości popierane w orzecznictwie sądowym właśnie w takim kierunku. Ale nie można tracić ze wzroku, nie można tracić z pola widzenia takich orzeczeń sądu, które do tego tematu podchodzą nieco inaczej, jak chociażby kwestia tej rozdzielności majątkowej. Że ta rozdzielność majątkowa sama w sobie nie powoduje, że jest odrębne gospodarstwo domowe, ale przy okazji innych okoliczności są orzeczenia uznające, że ta osoba nie jest osobą współpracującą. I drugi ten obszar, który bywa przedmiotem sporu, to jest właśnie wielkość współpracy, ilość obowiązków i jakość tych obowiązków, jakie wypełnia członek rodziny. W pewnych sytuacjach sąd orzekł, że ta ilość świadczonej pracy dotyczy czynności typowo wtórnych, typowo odtwórczych,
na przykład drukowanie faktur, że te czynności w żaden sposób nie wpływają na zwiększenie przychodów z działalności, że trudno uznać takie czynności jako współpraca przy prowadzeniu działalności, a w związku z tym niespełnione są warunki do bycia osobą współpracującą. Także jest to zagadnienie, które może przysporzyć problemów. Należy pamiętać o definicji pracownika wynikającej z artykułu 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dziękuję uprzejmie.